Wracamy do tematu poszerzenia granic Koszalina. Jak informowaliśmy we wtorkowych wydarzeniach, resort spraw wewnętrznych i administracji negatywnie zaopiniował wniosek miasta o przyłączenie Mścic. W przypadku Kretomina i części Starych Bielic opinia była pozytywna. Będziemy próbowali jeszcze namawiać MSWiA do zmiany opinii, podkreśla prezydent Piotr Jedliński. Mieszkańcy Mścic nie kryją radości i ulgi. Przez ostatnie tygodnie walczyli o to, żeby ich miejscowość nie stała się częścią Koszalina. Udało się. Wniosek, który trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, został zaopiniowany negatywnie. Czujemy się wspaniale, ta wiadomość jeszcze do nas nie dochodzi. Tak naprawdę no, całe społeczeństwo nie chciało, bo 97%, tak jak wcześniej mówiłam, osób nie zgadzało się na to, więc cieszymy się niezmiennie. Mieszkańcy Mścic bali się o przyszłość placówek oświatowych, między innymi szkoły i uczęszczających do niej dzieci z okolicznych wsi. Dzieci prawdopodobnie musiałyby trafić do innych placówek na terenie gminy, a one są odsunięte dość daleko i od Dobrego, i od Obiesławca. To jest Łękno, to jest Dobrzyca, które już w tej chwili naprawdę nie mają miejsc na dodatkowe dzieci, do przyjęcia dodatkowych dzieci. I jest jeszcze Tymień, który, jak sama pani wie, jest bardzo daleko od nas odsunięty. Mieli też za złe, że mimo ich sprzeciwu wójt Będzina podpisał porozumienie z prezydentem Koszalina. Jak usłyszeliśmy tą decyzję, to byliśmy po prostu w niebo wzięci. Nie wierzyliśmy, że tak może się stać. I wierzyliśmy, że jakaś sprawiedliwość na świecie istnieje, że nie mogą dwie osoby decydować o istnieniu naszych placówek, które naprawdę są na miejscu i funkcjonują. I uważam, że warto się integrować, warto przekazywać wiedzę. Prezydent Koszalina Piotr Jedliński podkreśla, że cała procedura, która przeprowadzona została zgodnie z prawem, a naturalną koleją rzeczy powinien być rozwój miasta poprzez poszerzanie jego granic. Dodaje także, że negatywna opinia nie oznacza, że proces został zakończony raz na zawsze. Będziemy próbowali jeszcze namawiać MSWiA do zmiany opinii, do tego, żeby jednak zdecydować się na odważne decyzje, bo doskonale o tym wiemy, że Koszalin jest takim kołem zamachowym wschodniej części województwa i to, co robimy w Koszalinie, oddziaływuje jednak na sąsiednie gminy i można powiedzieć na cały subregion koszaliński. Natomiast tak jak mówiliśmy od samego początku, nie my podejmujemy decyzję. Nasz wniosek został w całości prawidłowo sformułowany. Tu nie było żadnych zastrzeżeń. Mimo że zastrzeżeń nie było, a Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, przyznaje, że silny Koszalin to silne Pomorze Środkowe i cały region, to dodaje, że miasto powinno się rozwijać, ale wchłaniając bezpośrednio sąsiadujące z nim miejscowości, na przykład Kretomino. Jeżeli ma dojść do poszerzenia Koszalina, to właśnie o tego typu tereny. Tereny Mścic to teren typowo wiejski, niezurbanizowany. Tam jest wiele miejscowości popegerowskich, gdzie no, ci mieszkańcy nie czują żadnej więzi z miastem. Oni całe życie mieszkają w takiej miejscowości o charakterze wiejskim i dalej chcą mieszkać w takiej miejscowości. Wiceszef resortu spraw wewnętrznych rozwiał też plany włodarza Koszalina dotyczące dalszych negocjacji w sprawie Mścic. Koszalin ma prawo także myśleć w przyszłości o tym, w którym kierunku się rozwijać. Zapewne takie plany będą, ale tak jak powiedziałem, ta informacja, która wczoraj została przekazana opinii publicznej dotycząca Mścic, jest informacją ostateczną. Sprawę skomentował również wójt Będzina Mariusz Jaroniewski, którego część mieszkańców obwinia za podpisanie porozumienia z prezydentem Koszalina w sprawie rozszerzenia granic. Dalej będziemy normalnie funkcjonowali. Ja po prostu byłem tylko, że tak powiem, czekamy na decyzje wyższe, ponieważ my do powiedzenia i tak wiele nie mamy. Oczywiście trochę tam demonstrowali, społeczność demonstrowała, przede wszystkim mieszkańcy tam Mścic i tak dalej. I oczywiście mieli takie prawo, walczyli o swoje jak najbardziej. Od przyszłego roku w granicach Koszalina znajdzie się część Starych Bielic. Na podstawie podpisanego porozumienia gmina Biesiekierz otrzyma rekompensatę w kwocie 8 milionów złotych. Po 2 miliony przez 4 lata zyskać mają też mieszkańcy. Prezydent w tym porozumieniu zawarł, że te drogi, które są dla tych mieszkańców bardzo ważne, również zrealizuje. No oczywiście wszystkie inne przejazdy i tak dalej. No nie pomijając oczywiście, no mimo wszystko,
To też prawda, że niższe koszty wywozu odpadów, czy nawet i podatkowe, to mieszkańcy też decydują poprzez portfel. To jest też naturalne, ja się wcale nie dziwię. Tymczasem pod znakiem zapytania wciąż stoi liczba mieszkańców Koszalina. Nie wiadomo, czy miasto bez przyłączenia Mścic liczyć będzie 100 tysięcy obywateli. Piotr Jedliński podkreśla, że ma nadzieję, że na demografię pozytywnie wpłynie zapewniająca ulgi karta mieszkańca, która ma zostać wprowadzona od października.